proszę Państwa radę o zalogowanie się. Wszyscy radni są zalogowani? Tak, dziękuję. Otwieram 23. sesję Rady Miasta Piły. Stwierdzam kworum. Witam serdecznie przybyłych gości. Witam Państwa radnych. Spośród naszych gości witam Pana Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego. Witam Zastępcę Prezydenta Piły Krzysztofa Szewca. Witam Radnego Rady Powiatu w Pile Pana Franciszka Jerzewskiego. Witam Sekretarza Gminy Piła Pana Romana Szarzyńskiego. Witam Skarbnik Gminy Piła Panią Ewelinę Ślugajską. Witam Przewodniczących Rad i Zarządów Jednostek Pomocniczych Gminy. Witam serdecznie Honorową Obywatelkę Miasta Piły Panią Aleksandrę Błażejewską. Witam Honorowego Obywatela Miasta Piły Pana Franciszka Leszczyszyna. Witam Komendant Powiatową Policji w Pile Panią Podinspektor Beatę Różniak-Krzeszewską. Przepraszam. Przy tej okazji, korygując ten stopień, bardzo proszę chociaż publicznie przyjąć od nas gratulacje z powodu tego zaszczytnego awansu. Witam zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile pana Roberta, młodszego brygadiera Roberta Komarnickiego. Witam również dyrektorki i dyrektorów naszych jednostek organizacyjnych, dyrektorki i dyrektorów wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta. Witam serdecznie przybyłych mieszkańców. Witam przedstawicieli mediów oraz mieszkańców, internautów i telewidzów przysłuchujących się naszym obradom. Proszę Państwa, do porządku obrad chciałbym uzupełnić ten porządek obrad o następujące wyjaśnienia. 20 sierpnia 2012 roku wpłynął do mnie pismo Prezydenta Miasta Piły w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu pilskiego. Jest to druk numer 381 w punkcie 7 porządku obrad oraz autopoprawki do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Piła na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Jest to punkt 8 porządku obrad do druku numer 376. Te punkty nie wymagają dodatkowego głosowania. Głosowania natomiast będzie wymagała następująca zmiana. 21 sierpnia 2012 roku wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Piły w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji nowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/262/2012 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Pilskiego Domu Kultury i Klubu Seniora Zacisze w Pile i utworzenia samorządowej instytucji kultury Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji. Jest to druk numer 382. Proponuję wprowadzenie go w punkcie 17 porządku obrad. Następnie 28 sierpnia 2012 roku wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Piły w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem pilskim i parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Trzciance dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jest to druk numer 385. Otrzymali go Państwo e-mailem i w wersji papierowej. Chciałbym też powiedzieć, że wpłynęła autopoprawka numer 377 do sprawozdania Prezydenta z okresu międzysesyjnego. Czy do porządku obrad Panie, Panowie Radni mają jakieś uwagi? Jeżeli nie, proponuję w pierwszej kolejności przegłosować wniosek o wprowadzenie w punkcie 17 porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/262/2012 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury w dalszym brzmieniu, tak jak wcześniej odczytałem. Proszę, kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie zgodziła się na wprowadzenie tego punktu i przed nami kolejne głosowanie. Ono dotyczy następującej uchwały. Możemy. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z powiatem pilskim i parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Trzciance dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, jest to druk nr 385. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie zgodziła się na wprowadzenie tego punktu porządku obrad. Proszę Państwa, w tym momencie poproszę Pana Przewodniczącego Pawła Jarczaka o odczytanie informacji w sprawie protokołu z obrad 22 sesji Rady Miasta Piły. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, informacja w sprawie protokołu z 22 sesji Rady Miasta Piły odbytej w dniu 26 czerwca 2012 roku. W obradach 22 sesji Rady Miasta Piły uczestniczyło 23 radnych. Podczas 22 sesji Rady Miasta Piły podjęła 13 uchwał w sprawach. Po pierwsze, utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Po drugie, przyjęcia statutu związku międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Po trzecie, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Piły za rok 2011. Po czwarte, absolutorium dla prezydenta miasta Piły za rok 2011. Po piąte, zmian w budżecie miasta Piły na rok 2012. W punkcie szóstym w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W punkcie siódmym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Równej, Dalekiej i nad Gwdą. W punkcie ósmym w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Kamiennej, Kamienna 2, myślnik Wodociąg. W punkcie dziewiątym wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy Piła. W punkcie dziesiątym wynajęcia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Piła. W punkcie jedenastym zmiany uchwały nr 21/277/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia regulaminów korzystania z parków miejskich oraz regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie miasta Piły. W punkcie dwunastym nadania nazwy drodze wewnętrznej i w punkcie trzynastym zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pod nazwą Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski, zgłoszonego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako lidera projektu oraz gminę Piła jako partnera projektu do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, stawiam wniosek o przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Miasta Piły bez odczytania. Dziękuję bardzo. A zatem proszę, możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez odczytania? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że radni jednomyślnie przyjęli ten wniosek. Przed nami kolejny punkt porządku obrad. Jest to informacja Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy 22 a 23 sesją Rady Miasta Piły. Czy są jakieś pytania?
Nie widzę. Możemy przystąpić do kolejnego punktu. Punkt trzeci. Sprawozdanie prezydenta miasta Piły z prac prezydenta miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły. Jest to druk numer 377. Proszę państwa, jedna rzecz tu mi umknęła. Wprowadzony punkt dotyczący porozumienia z powiatem pilskim proponuję, aby wpisać do naszego porządku jako ostatni merytoryczny, nazwijmy tak, a więc w punkcie 19. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są pytania do prezydenta? Pani radna Małgorzata z Giepożyczek, bardzo proszę. Magdalena. Magdalena w szczególności, tak. Przepraszam. Panie prezydencie, mam pytanie, punkt 156. Spotkał pan się z przedstawicielami jednej z firm w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych. Proszę o przybliżenie tematu. I punkt 172. Spotkał się pan z dyrektorem rejonu dworców kolejowych w Poznaniu. Czy wiadomo, kiedy zacznie się modernizacja dworca w Pile i jak będzie przebiegać? Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Bogusławski, bardzo proszę. Panie prezydencie, w związku z tym, że słuchają nas tutaj i piszą też mieszkańcy, dostałem właśnie na telefon zapytanie od mieszkańca. U nas to było omawiane na komisji, ale on chciałby się dowiedzieć chyba z pierwszej ręki, nie ode mnie, od radnego. Z dnia 26 czerwca, punkt 106. Spotkał się pan prezydent z projektantem ulicy Bydgoskiej. Czy może pan prezydent coś więcej na ten temat powiedzieć? Oraz 27 czerwca, punkt 107. Pan prezydent wziął udział z przedstawicielem firmy Rechenus. Również czy może przybliżyć efekty tych rozmów? Oraz także ostatnie moje pytanie, bo na komisji nie dostałem ostatecznej informacji. Z 2 sierpnia, to jest punkt 194. Kiedy można spodziewać się ostatecznych projektów obchodów 500-lecia Piły? Jakie zespoły robocze wyznaczyły sobie terminy na przedstawienie tego ostatecznie, jak będzie wyglądały obchody tego jubileuszu? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Wiesława Sztaba, następnie pan przewodniczący. Panie prezydencie, punkt 141 dotyczący spotkania z projektantami amfiteatru na wyspie. Może poproszę o przybliżenie, jak te sprawy się będą toczyć, jaki pierwszy termin rozpoczęcia zadań. I punkt 143. Co prawda to był udział w konferencji z panem posłem Scheinfeldem, ale interesuje mnie, jak zadaniowo wygląda sprawa stadionu na Żeromskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Dalka. Dwa pytania krótkie. Jedno to już wyprzedził mnie pan radny Bogusławski. Na komisji pytaliśmy właśnie o te zespoły robocze 500-lecia miasta Piły. Mieliśmy obiecaną odpowiedź na sesji, czy mniej więcej jakie to są zespoły i z miasta, kto tak mniej więcej chociaż jest delegowany do tych zespołów. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie moje wprawdzie nie jest do konkretnego punktu, ale do tego czasu, który między sesjami był, do działań pana prezydenta. Mianowicie kilka słów, gdyby pan prezydent był łaskaw powiedzieć o sytuacji w Inwestparku, bo z prasowych doniesień takie enigmatyczne dochodzą nas słuchy, że zwolniony został, czy sam się zwolnił prezes i jaka jest sytuacja, czy rzeczywiście jest jak gdyby no, okres zakończenia umowy z poprzednim prezesem, czy miasto konkurs szykuje na nowego, jak po prostu wygląda sytuacja? Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Kubica, bardzo proszę. Panie prezydencie, w punkcie 30 jest informacja, że spotkał się pan z panem Jerzym Jędrzejewskim, szefem Wydziału Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Wiedniu. Podczas spotkania omawiano możliwość współpracy między Wydziałem Ambasady a gminą Piła w sprawach dotyczących promocji pilskich inwestycji oraz współpracy pilskich przedsiębiorców z partnerami w Austrii. Czy byłby pan uprzejmy przybliżyć tematy poruszane na tym spotkaniu? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Panie prezydencie, punkt 64. Zaakceptował pan projekt umowy zawarty pomiędzy gminą Piła a Pomorską Strefą Ekonomiczną, której przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości. Pod co to konkretnie ma być? Dziękuję bardzo. I pani radna Maria Miller, bardzo proszę. Ja na komisji o
Na komisji prosiłam o szczegółowe określenie historyczne ze szczegółami punktu dotyczącego odstąpienia od skorzystania przez gminę prawa pierwokupu nabycia nieruchomości przy Alei Wojska Polskiego położonej w pile przy Wypoczynkowej wielkości 3000 metrów, przepraszam, oraz punktu 135. Też historycznie chciałabym prosić o prezentację. Gmina odstąpiła od skorzystania z prawa pierwokupu. Głównie chodzi o nieruchomość położoną przy ulicy Zakopiańskiej o wielkości hektar ponad 10 400 metrów kwadratowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Punkt numer 169. Spotkał się pan z panem Andrzejem Gontarczykiem. Pisze tu lekarzem specjalistą medycyny sportowej. Nie wiem, czy to zbieżność nazwisk. A ja przypomnę, że jest dziękuję. I na czym to ma polegać? Czy nasi uczniowie, którzy są w klasach sportowych, będą tam kierowani na badania specjalistyczne? Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Poproszę zatem o odpowiedź prezydenta. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Zebrało się faktycznie troszeczkę tutaj przede mną i dokumentów, i tematów. Postaram się, mam nadzieję, że wszystko zdążyłem zanotować. Spółdzielnie socjalne. Projektujemy powołanie takiej spółdzielni socjalnej razem z powiatem pilskim. Chcemy aktywnie, jako również samorząd, prawo daje nam taką możliwość od pewnego czasu wspierać aktywizację osób, które mają kłopoty ze znalezieniem w sposób tradycyjny pracy. To miało być takie miejsce przejściowego wdrażania do zadań. To spotkanie, o którym państwo macie w dokumentach informacje, było prowadzone przez grupę, która bada, jakiego typu potrzeby mają samorządy, firmy na terenie miasta, które mogłyby być realizowane przez taką spółdzielnię. Chodzi o to, żeby w momencie powstania miała bardzo duże szanse, a prawie że gwarancje działania w pewnych zakresach inwestycji, prowadzenia remontów i by te osoby na pewno, które się pojawią w ramach tej spółdzielni w czasie, kiedy są zatrudnione, miały zagwarantowane zajęcie, czyli pracę. Co do dworca PKP, spotkanie dotyczyło udziału miasta w tym przedsięwzięciu, jakim będzie remont. Z tego, co w ostatnich dniach mnie informowano, został wyłoniony wykonawca, który przygotowuje już projekt. Wygląda na to, że zostanie on wykonany w tym i na początku przyszłego roku. Przyszły rok to uzgodnienia i również w przyszłym roku powinna się ta inwestycja rozpocząć. My ze swojej strony zagwarantowaliśmy, że pewną część, jak państwo byliście już wcześniej informowani, będziemy chcieli od PKP wydzierżawić, tak żeby zapewnić, że te pomieszczenia, które zostaną wyremontowane, nie będą puste. I taki podstawowy najemca to Straż Miejska, to nie tylko polepszy jakość działania. Chcemy centrum monitoringu tam przenieść, ale również będzie na pewno obecność strażników miejskich na dworcu, w tym takim bardzo miejscu specyficznym, gwarantowała bezpieczeństwo również podróżnym. Jest, myślę, że jeżeli nie będzie jakichś nadzwyczajnych sytuacji, to rok 2013-2014 są 2 lata. Taki jest projekt według PKP inwestycji. Co do ulicy Bydgoskiej, jest przygotowywany, tak jak państwu mówiłem wcześniej, kompleksowy projekt na całą ulicę. Zauważyliśmy bardzo dużo
braku połączeń, tak, nieścisłości pomiędzy różnymi projektami, które były realizowane, no, chociażby na przedłużeniu ulicy Filipsa, Podchorążych, skrzyżowaniu z ulicą Bydgoską i dalej przyszłą ulicą Karpacką. Bardzo często dochodziło do sytuacji takich kuriozalnych, że ścieżka rowerowa przechodziła raz z lewej na prawą, po prostu projektanci ze sobą nie współpracowali i tutaj ta zmiana na pewno pokazuje, że warto było pokusić o tak dosyć szerokie spojrzenie. Podobnie robimy w tej chwili przygotowanie dla ulicy Kossaka i wszystkich połączeń poprzecznych, to znaczy ten cały rejon powinien mieć spójny projekt, tak żeby realizując nawet cząstkowo poszczególne zadania, mieć pewność, że po wykonaniu dwóch obiektów, na przykład skrzyżowań, rond, ich połączenie na pewno się zejdzie, bo robienie projektów na zasadzie takich drobnych elementów niestety tego nie gwarantowało. Co do obchodów 500-lecia, oprócz Obywatelskiego Komitetu, jak Państwo wiecie, który funkcjonuje w mieście i przygotowuje swoją ofertę, Fundacji imienia 500-lecia Piły. Oczywiście w naszym urzędzie również mamy zespoły, które przygotowują w tej chwili różne projekty. Podzieliliśmy tą pracę na cztery grupy: zespół do spraw informacji i promocji, zespół do spraw wydarzeń kulturalnych, sportowych i naukowych, zespół do spraw przedsięwzięć inwestycyjnych, zespół do spraw krajobrazu. Powiem tak, że jest w nas taka podstawowa wola, by dołączać się do przedsięwzięć, które są już przez kogoś organizowane. To znaczy, jeżeli przychodzi stowarzyszenie, organizacja jakaś, która chce przygotować jakieś wydarzenie samodzielnie, a potrzebuje pomocy, to są tego typu działania, będą w pierwszej kolejności i są w pierwszej kolejności w tej chwili umiejscowiane w naszych kalendarzach i również w przyszłorocznym budżecie, bo to z założenia wiemy, że jest i sprawniejsze, i mniej kosztuje. W związku z tym będziemy najpierw poszukiwać takich partnerów, oni się już do nas zgłaszają. W tej chwili mamy pewną grupę już wybranych przedsięwzięć, takich, które są na tyle duże, że powinny się w tym roku znaleźć. Co do osób, które są zaangażowane, to powiem, że właściwie wszyscy, chyba nie ma takiej osoby ani w urzędzie, ani w jednostkach nam podległych, które dzisiaj w jakiś sposób już nie pracują. Program, który mamy w tej chwili już rozpisany od 1 stycznia do 31 grudnia, obejmuje wiele wydarzeń. No, nie chciałbym teraz ani szczegółowo ich omawiać, ani nawet dat podawać, bo niektóre uzgadniamy z osobami, które chcielibyśmy zaprosić, a w przypadku tych najważniejszych osób w państwie, jeżeli będzie ich wola przyjazdu, to również bierzemy pod uwagę zmianę daty. Na razie jest to wszystko jeszcze elastyczne. No, na pewno będzie tak, że od maja do sierpnia to nie będzie jednego wydarzenia, które można by powiedzieć, że jest kulminacją. Te kilka miesięcy powinny być kulminacją i tak chcielibyśmy to zaplanować. Jeszcze wrócę do tych spraw projektowych, bo tutaj następny temat to było pytanie o amfiteatr na wyspie. Chcemy w momencie, kiedy zakończymy nasze wewnętrzne konsultacje, czyli spotykamy się w tej chwili z osobami, które, no nie wiem, na przykład z PTTK, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, na tym etapie już takiego wstępnego projektowania. Jak będziemy mieli gotowy projekt, chcemy przyjąć taką niestandardową procedurę, która nie była chyba jeszcze stosowana i ona nie jest wymagana prawem. Nie będą to typowe konsultacje społeczne, takie jak się odbywają w ramach funkcjonującego prawa o konsultacjach społecznych, ale chcemy powiesić do publicznego wglądu i oczekując na komentarze, na wnioski mieszkańców, poprosić o ewentualnie jakieś zgłoszenia, korekty, tak żeby
potem nikt nie mógł powiedzieć, że miał doskonały pomysł, a nikt nie chciał z nim porozmawiać i go wysłuchać. I być może odkryjemy jakieś zjazdy, które należy na przykład dodatkowo zrobić, doprojektować ze względu na to, że właściciel na przykład nieruchomości ma też jakieś dodatkowe plany. Co do wyspy, projekt obejmuje całą tą główną część, czyli zejście z dwóch mostów, jednego od strony Alei Niepodległości i drugi od strony Młyna. Realizacyjnie będzie to podzielone na dwa etapy. Pierwszy, czyli wnętrze bez amfiteatru, chcielibyśmy wykonać w przyszłym roku. Natomiast sam amfiteatr ze środków unijnych, to znaczy będziemy mieli przygotowany projekt. Gdyby się tak zdarzyło, że jeszcze w tej perspektywie finansowej pojawią się pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim,